Chwilę, zrobię mały test. Alufelg. Ściągnąłem jedno koło. Pomaluję je na czarno. Pomyślałem, że te koła zostaną, tylko pomaluję je w czarny kolor. Mam, że jeszcze tutaj tak nie zaglądałem, ale to wszystko jest tak zardzewiałe. Jest wszędzie rdza. Będzie przy tym masa roboty. Malowanie sprayem, nie zwracając uwagi na nic, na opony, bo te opony tutaj tak są świetnie, będą wymieniane, więc pomalowałem tylko. Za chwilę przymierzę i zobaczę, jak to będzie się prezentowało na aucie. Poczekam tylko, niech to trochę przeschnie. Ocencie sami, jak to wygląda. Moim zdaniem czarne wyglądają lepiej, jak ogólnie pójdzie auto trochę w dół, jak zawieszenie kupię do niego oraz przyjdą te poszerzenia, dystans, to będzie się to spoko prezentowało. Koła zostaną czarne, ale teraz nie wiem, czy zostawić je w czarnym macie, czy w czarnym połysku. W sumie to dopiero jak auto będzie takie, można powiedzieć, gotowe, to sobie porównam. Zrobiłem wszystkie koła, pomalowałem na czarny mat, tak na szybko. Nawet ich nie ściągałem, tylko malowałem je tak, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Za chwilę wam pokażę z drugiej strony, to wygląda to trochę lepiej, bo nie ma tego paska białego na drzwiach. Ale powiem wam szczerze, że czarne będą prezentowały się spoko. Wtedy taka pogoda, ale autko się aktualnie myje, więc chwilę sobie postoi. Tutaj robię te przymiarki tych kratek. Jakiś tydzień czasu dekielki zamówiłem. Za chwilę zobaczymy, czy w ogóle one pasują. Coś ciężko. W ogóle nie wyglądają tak. No, też się przemaluję na czarno. Kierki siedzą. Nie obyło się bez mojej rzeźby. Musiałem podrywać te takie plastikowe tutaj ranty. One haczyły o alufelgę. Teraz dekiel wchodzi idealnie. Z dekielkami te alufelgi nie wyglądają tak źle. Pomaluję jeszcze na czarno i będą elegancko wyglądać. Temu nagrałem filmik, którego jeszcze nie zmontowałem. No w sumie o kilka tych. W którym pytałem was o rollbar, jak to wygląda. No ale już w tym czasie, co po prostu minęło od tego nagrania, sam znalazłem odpowiedź, że to nie jest tak prosto. Jeżeli zamontujemy sobie rollbar bez tylnych siedzeń, to trzeba auto przerejestrować na dwuosobowe. A ogólnie możliwe, że zostawię tę kanapę i zamontuję ten rollbar. Zobaczę w sumie.
Tutaj będę musiał do tej kratki dociąć sobie to, jakoś to przykleić gdzieś, żeby to było po prostu ładnie w dziurce, w tej kratce. Wtedy ten czujnik ładnie tutaj będzie się prezentował. Cały czas myślę, jak zamontować te kratki, czy jakoś nie użyję tego do tego, po prostu przymocowałbym tak te kratki, wyciąłbym ten środek, zostawiłbym ten rant, wtedy ładnie mogę sobie to włożyć, przykręcić i będą mi się trzymały te dolne kratki, bo inaczej ciężko to jakoś zamontować. Nie mam też na to pomysłu aktualnie, więc coś trzeba wymyśleć. Mówiłem, plan na te kratki w snerzaku jest taki. Już sobie to dociąłem. Na to przyjdzie kratka. Ogólnie tu właśnie mogę sobie tak wsadzić, przykręcić, do zderzaka ładnie zamontować i wtedy tą kratkę zamontuję sobie do tego plastiku. Będzie elegancko się trzymało. Tak samo środek i druga strona. Zamontuję sobie pierw to na trytytki. Zobaczymy, jak to będzie trzymało. Tak jak teraz leży. Dobra, ok, będę musiał to sobie to jakoś przykleić. Teraz jeszcze podocinać ładnie, żeby mi to tutaj pasowało idealnie. No, ale myślę, że zostanie to tak. Nic się nie zmarnuje, co było z tego auta. Ogólnie zamontowałem to na 3,5 razy 200 mm trzytytki. Jak to się pomaluje, nie będzie tego tak widać. Z drugiej strony podkleiłem klejem do plastiku. Tutaj listwy z drzwi. Akurat mam, wykorzystam je, ponieważ tutaj teraz, jeżeli założyłem to,
brzydko wygląda ten rant od góry. Zakryję to listwą. Będzie prezentowało się to tak. Aktualnie jest zrobiona druga kratka. Znaczy nie jest zrobiona jeszcze, ale jest dopasowana. Przyczepiona na trytytki. Tak będzie się prezentowała druga strona. Wiadomo, jeszcze dojdzie ta listwa tutaj od góry. Zakryję te nierówności. I będzie elegancko.